Siemka, witajcie serdecznie po raz kolejny ze mną w Robloxie. Tym razem nie jest to gra żadna komunikacyjna ani windowa, lecz jest to mapa z kolejką linową, odwzorowaną z miasta Chiatura w obecnej Gruzji. Jest to o tyle ciekawa produkcja, że ona odwzorowuje faktyczny system kolejki miejskiej, miejskiej kolejki linowej, w mieście Chiatura w Gruzji, która powstała w roku 1954. Z tego względu, że to miasto jest po prostu bardzo górzyste. No i ta kolejka linowa była stworzona właśnie dla robotników tegoż miasta. A tą grę polecił mi użytkownik Mateusz Tasarz, za co bardzo serdecznie dziękuję. Bo nie spodziewałem się, że taka fajna rzecz może być zrobiona na Robloxie, bo ogółem niewiele osób wie właśnie o tej kolejce linowej. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ok, wsiedliśmy do wagoniku. Jedziemy w dół. Ogólnie to może wyglądać dosyć zabawnie. Nawet bym powiedział nierealnie. Aczkolwiek to są naprawdę realne widoki. W linkach w opisie filmu zamieszczę wam artykuły właśnie o tej kolejce w Chiaturze w Gruzji, gdzie będziecie sobie mogli przeczytać trochę o historii właśnie tej kolejki linowej, jaką ona spełniała funkcję i spełnia do tej pory. Bo co ciekawe, to jest kolejka wybudowana w roku 54, czyli za czasów jeszcze Józefa Stalina, a funkcjonuje ona do tej pory i te wagoniki w niezmienionym stanie praktycznie przez wiele dekad woziły właśnie mieszkańców tego miasta pomiędzy osiedlami. Tak jak widzicie, rysuje się przed nami typowe takie osiedle radzieckie z wielkiej płyty. Także ta gra to nie jest żadna fikcja. To jest oparte na faktach i na prawdziwej właśnie kolejce linowej w mieście Chiatura w Gruzji, która pełni de facto, jakby nie patrzeć, taką funkcję komunikacji miejskiej właśnie w tym mieście. Po to, ażeby po prostu dostać się z tych dolnych osiedli na te górne, na szczycie tych wzniesień. I to naprawdę tak tam wygląda, nawet w tym momencie, w 2020 roku. I te wagoniki wciąż przewożą pasażerów tego miasta. Niestety zapomniałem zamknąć drzwi, ale to nie ma żadnego znaczenia. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda w Robloxie. Natomiast praktycznie identycznie to wygląda w prawdziwym świecie i w prawdziwym mieście Chiatura w Gruzji. Co prawda jest to miasto dosyć małe, ponieważ tam jest obecnie na ten moment około 14 tysięcy mieszkańców z tego co mi wiadomo. Aczkolwiek ta kolejka wciąż funkcjonuje. Są zresztą z tego nagrania na YouTubie, można znaleźć bez problemu. Mamy tu też, jak widać, jakiś inny wagon. Spróbujemy do niego wsiąść i się przejechać. Akurat fajnie nam się trafiło, że zdążyliśmy na przesiadkę. Jak widać, wagon jest cały skorodowany, zardzewiały. Wygląda, jakby się miał za chwilę rozlecieć. Dosłownie. Kołysze się na wszystkie strony. Podłoga nawet jest skorodowana. No po prostu to wygląda wręcz nierealnie. To wygląda niewiarygodnie, ale naprawdę takie widoki są do spotkania na żywo
właśnie w Gruzji, w tym konkretnym mieście. I to jest fakt. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Mateuszowi i Tasarzowi za podesłanie linka do tej gry, bo naprawdę sam bym tego nie znalazł. A właśnie sam czytałem też artykuły o tej kolejce górskiej, o tej kolejce linowej właściwie w tym mieście. I jakiś czas temu ten temat mnie zaciekawił. Nie spodziewałem się, że ktoś odwzoruje to w Robloxie. No jak widać, tak się stało. I naprawdę wyszło to genialnie. Dojeżdżamy do stacji. Zamkniemy drzwi tym razem, żeby nie zapomnieć. No i widzimy, jak nasz wagon zjeżdża z powrotem w dół. Naprawdę jest to bardzo górzysty teren, jak widać zresztą tutaj. To jest naprawdę świetnie odwzorowane, bo naprawdę w rzeczywistości tak wygląda to miasto. To może wyglądać bardzo abstrakcyjnie, bardzo fikcyjnie, ale naprawdę jest takie miasto, Ciatura w Gruzji i naprawdę identyczny układ kolejki linowej jest właśnie w tym mieście. Naprawdę to właśnie tak wygląda. I faktycznie te wagony są tak skorodowane, są tak zdewastowane, ponieważ one pamiętają czasy Stalina, czyli lata 50. XX wieku. I to faktycznie tak wygląda. Mimo tego, że miasto obecnie już straciło na swojej wartości industrialnej, wydobywczej, to te kolejki wciąż funkcjonują i wciąż są, jakby nie patrzeć, częścią komunikacji miejskiej tej miejscowości. Tej miejscowości w sumie niedużej, ponieważ mającej niecałe 15 tysięcy mieszkańców. To jest naprawdę unikat na skalę całej Europy i z pewnością jest to miejsce warte zobaczenia. Samym z wielką chęcią chciał się tam kiedyś wybrać i zobaczyć, jak to działa w rzeczywistości. Choć z tego co wiem, obecnie ta kolejka jest poddana modernizacji, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać po tym faktycznym remoncie. Zjedziemy sobie jeszcze z powrotem w dół.
Okej, okay. No i w ten sposób objechaliśmy sieć kolejek linowych na tym właśnie serwerze. Serdecznie oczywiście Wam bardzo go polecam. Dziękuję użytkownikowi Mateusz Tasarz za zaproponowanie tej gry, ponieważ właśnie na takie oryginalne gry jestem bardzo chętnie nastawiony. Lubię filmować właśnie takie produkcje, które są godne uwagi, a które nie są koniecznie tak bardzo znane. A uważam, że te dzwonki mi przeszkadzają. A uważam, że kolejka linowa w mieście Chiatura w Gruzji jest definitywnie, bez dwóch zdań, godna uwagi. Naprawdę, dla każdego miłośnika, no właściwie nie wiem, czy komunikacji miejskiej, czy wind, bo to jest ciężko określić. Aczkolwiek naprawdę to jest niesamowita sprawa. Polecam serdecznie poczytać sobie trochę o tej właśnie kolejce, o systemie tych kolejek w Gruzji. Zapraszam na mojego Instagrama, na mojego Face'a, do playlisty Roblox z Maciejem. Trzymajcie się, siema.